Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Wilczycom Być. W dzisiejszym e, e, nagraniu Q&A odpowiem na pytanie zadane przez Anię dotyczące związku z narcyzem, w którym są, dzie są dzieci i którymi narcyz manipuluje e, oraz o roli e, mamy w tym, w tym całym bałaganie. Serdecznie Cię zapraszam. Bycie mamą to temat, który jest mi niezmiernie bliski, oczywiście z tego powodu, że sama nią jestem. Co więcej, ze względu na moje doświadczenia z dzieciństwa, od zawsze chciałam być najlepszą mamą, chciałam swoim dzieciom zaoszczędzić tego, co sama przeżyłam. Dlatego bardzo wiele uwagi w moim życiu poświęciłam roli mamy. Początkowo bardzo się w tej roli pogubiłam, ponieważ postanowiłam być przeciwieństwem, przeciwieństwem mojej mamy, o czym mówiłam już w wielu nagraniach. I nie umiałam stawiać granic dzieciom, poświęcałam im kompletnie, jakby, wszystko siebie, nie patrząc na swoje potrzeby. Oczywiście jest to potrzebne w pewnym momencie, tak kiedy dziecko się rodzi i potrzebuje tej opieki i koncentracji, natomiast z czasem potrzebuje autonomii, potrzebuje od matki wzmacniania tej autonomii. E, oczywiście ja tutaj, e, jeżeli jesteś z dysfunkcyjnego domu, to zwróć na to uwagę, gdzie nie widzisz sama siebie, nie widzisz potrzeb tego swojego wewnętrznego dziecka i siebie, e, swoich potrzeb bycia kochaną i akceptowaną i przerzucasz to na relacje z dziećmi. E, ja to bardzo często robiłam. Widziałam w moich dzieciach samą siebie i te moje i krzywdy, których doświadczyłam w dzieciństwie. Pracując nad sobą, zrozumiałam, że dzieci potrzebują granic. To, że zrozumiałam, że nie mogę rekompensować, nie jestem w stanie zrekompensować wszystkiego, e, czy też krzywdy, jakiej doświadczają od, e, od drugiego rodzica, tak? od ojca. I to jest bardzo ważne, żeby, e, żeby z, z, oczywiście być dobrym rodzicem, być rodzicem kochającym. Natomiast e, skupić się po prostu na, na, tym, na tym byciu mamą. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić. Czego dzieci od nas potrzebują? Potrzebują granic, potrzebują stabilizacji i pewnej siebie mamy. Tak pewnej mamy, pewnej swojej, Swojej wartości i też swojej drogi. Potrzebują mieć mamy, na której mogą się wesprzeć, szczególnie jeżeli drugi rodzic, tak jeżeli ojciec jest, nie jest tą osobą, na której dziecko może się emocjonalnie wesprzeć. Mamy świadomej siebie i swoich uczuć. Taka mama daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i możliwość rozwoju. Ja, patrząc na swoje doświadczenie, Zrozumiałam, że mam e, przestać już biegać od jednej teorii wychowania do drugiej, od jednego guru w cudzysłowie do drugiego i mam się zająć tym, co ja sama czuję i jak mogę pomóc moim dzieciom, e, jak mogę w nich e, wzbudzić e, poczucie własnej wartości, pokierować tym, pomóc im w budowaniu swojej tożsamości i też w poczuciu bezpieczeństwa. Bardzo wiele z moimi dziećmi przeżyliśmy przez te ostatnie lata. Było w tym bardzo wiele moich momentów bezsilności i niepewności. E, i, I prób naprawienia tego wszystkiego, co się wydarzyło. To, czego się nauczyłam przechodząc przez rozwód, to to, że dzięki temu, że pracuję nad sobą, i wyrażam wreszcie swoje uczucia, nie ukrywam ich, nie odcinam się od nich. Moje dzieci czują się ze mną coraz lepiej. Czują, że mogą na mnie polegać, czują, że ma, mogą wyrażać siebie i mają kogoś, na kim mogą się oprzeć. Jeżeli ojcem Twoich dzieci jest osoba o zaburzeniach narcystycznych, czy rysie, czy cechach narcystycznych, Przede wszystkim zajmij się sobą, tak? to o czym, o czym już mówiłam, to jest niesamowicie ważne. Doprowadź, postaraj się doprowadzić siebie do równowagi emocjonalnej po tych wszystkich przeżyciach, tak? po tych grach, manipulacjach, kłamstwach. To jest naprawdę bardzo ważne, aby siebie zająć się przede wszystkim sobą, bo jeżeli zajmiesz się sobą, jeżeli doprowadzisz siebie do równowagi, to wtedy będziesz mogła też lepiej pomóc dzieciom. Postaraj się nie dać wciągać w gry i manipulacje. Tak? Naucz się nazywać to, co robi osoba o zaburzeniach narcystycznych, w jakie gry gra. Wyczuj, znasz swojego męża, partnera bardzo dobrze, więc e, czytając, słuchając, uświadamiając siebie, możesz zobaczyć, możesz nazwać to, co sam, e, to, co sam robi. Naucz się swoich ran. Tak? Świadomość swoich ran jest bardzo ważna. I dlaczego to wszystko jest ważne? Ponieważ narcyz będzie próbował z nami grać i przejąć kontrolę. Jeżeli nie będzie mógł uderzyć w Ciebie, uderzy wtedy w dzieci. Podejmie próbę, próbę manipulacji tymi dziećmi i właśnie tak jak mówię, przejęcie kontroli po to, aby uderzyć w Ciebie. Twoja równowaga jest ważna po to, aby wesprzeć dzieci w przejściu przez rozwód, przez Rozstania, no i późniejsze spotkania z ojcem. I tutaj jest Twoja rola jest, jest bardzo ważna, dlatego Twój stan emocjonalny i psychologiczny jest niezmiernie ważny. Co w jaki sposób możesz wesprzeć dziecko? Tak? Czyli pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna, to zajęcie się sobą, rozpoznanie nazwanie tego czym jest przemoc narcystyczna, co taka osoba robi, e, nazwanie swoich ran, tak, w co może, w jaki sposób może uderzyć i jak, naj, e, jak najgłębsze ugruntowanie siebie, wsparcie siebie. Zapoznaj się ze swoimi lękami, czego najbardziej się obawiasz i pracuj nad tym, ponieważ działając z pozycji lęku bardzo często popełniamy błędy. Oczywiście ja sama się, e, sama tego doświadczyłam. Że bojąc się, robię rzeczy, które przynoszą tak naprawdę szkodzę sobie czy szkodzę dzieciom. Dlatego bardzo ważne jest to, abyś wsparła przede wszystkim siebie. To po pierwsze naucz swoje dziecko wyrażania uczuć. Czyli zrób dokładnie to, co robisz sama ze sobą. Przede wszystkim. Wyrażania złości, frustracji, w momencie kiedy Twoje dziecko wróci ze spotkania z, z narcyzem, Twoje ono będzie potrzebowało wyrzucenia tego, tego napięcia, które się skumulowało podczas tego spotkania. Pozwól dziecku znaleźć, w zależności oczywiście od wieku, znaleźć sposób na wyrażenie tej złości. W taki sposób, który nie będzie zagrażał innym, innym osobom. Czyli czy poprzez jakieś um, zajęcie, najlepiej jest to poprzez zajęcie fizyczne, czy narysowanie złości, wyrzucenie jej w jakiś taki bezpieczny sposób. Znajdźcie, podpowie, podpowiadaj dziecku. Um, sama zrób burzę mózgu co może być takiego co dla twojego dziecka będzie najlepszym sposobem wyrażenia tej złości, tak żeby nie kumulowało w sobie jej, żeby nie kierowało ją e, przeciwko sobie. To jest bardzo ważne. Czy też przeciwko Tobie, bo na pewno będzie próbowało dziecko wyrazić, bo będzie, bo czuje, że ty jesteś tym rodzicem, który jest dostępny emocjonalnie. Ucz swoje dziecko kierować uwagę do środka poprzez Częste pytanie, jak się czujesz, czego potrzebujesz, co wolisz, tak? Te wybory też powodują, że dziecko zaczyna, e, zaczyna się zastanawiać, co jest dla mnie lepsze, czy lubię bardziej czerwony, czy niebieski, czy dzisiaj brokuły, czy marchewkę chcesz zjeść na obiad. Oczywiście to wszystko dostosowujesz do, do wieku dziecka, natomiast to jest bardzo istotne, e, żebyś. Swoimi, swoją uwagą, jaką dajesz dziecku, wspierała je w poznawaniu siebie. E, widzę po Twojej twarzy, że, czymś, e, że o czymś myślisz, może czymś się martwisz, chcesz się tym podzielić. E, powtarzanie dziecku, że jestem przy Tobie, możesz na mnie liczyć, e, z czym się borykasz, z czym Ci jest trudno, jestem tutaj po to, żeby Ciebie wesprzeć, żeby Ciebie. Wysłuchać. Kiedy dziecko opowiada o sytuacji z tatą czy kimkolwiek innym, tutaj em, nie, nie musimy ograniczać się tylko do relacji z tatą, e, staraj się nie osądzać, tak, tylko zapytaj dziecko, jakie ma odczucia w tej sytuacji, e, jak ono się poczuło, co poczuło. I czy uważa, że na przykład ktoś, że ktoś, że jeżeli kocha, jak w momencie, kiedy kochamy kogoś, kogoś lubimy, to postępujemy w ten sposób, jak dziecko uważa? Czyli tutaj budujesz samoświadomość dziecka i budujesz też możliwość, umiejętność oceny przez dziecko sytuację, sytuacji. Ono staje się dzięki temu, w ten sposób dziecko stanie się samodzielne. Pozwalaj swojemu dziecku mierzyć się z trudnymi sytuacjami. Oczywiście powtórzę to kolejny, kolejny raz, powiem to kolejny raz, w, miar, w miarę możliwości i sytuacji dostosowanych do, do wieku. Wspieraj, wspieraj naukę stawiania granic. Możesz to robić, robić poprzez wzmacnianie samodzielności. To, co już mówiłam, pozwolenie na podejmowanie decyzji e, zgodnie z jego wiekiem, uczestnictwem w życiu domowym, tak? wspieranie waszej, wspieranie domu, czyli podejmowanie, pomaganie przy posiłku, przy sprzątaniu, przy zakupach, przy dbaniu o zwierzęta. To wszystko buduje e, autonomię dziecka, buduje jego siłę. Jeżeli dziecko ma trudną sytuację w szkole, pozwól mu na to, aby zmierzyło się z nią samo, oczywiście wspieraj je, zainterweniuj, jeżeli będzie taka konieczność, jednak obserwuj siebie, czy reagujesz z pozycji swojego lęku, czy ty czasami nie projektujesz na dziecko swoich rzeczy, czy rzeczywiście ta pomoc jest konieczna. Co mogę Tobie tutaj podpowiedzieć? Obserwując swoje dziecko, będziesz czuła, jeżeli masz z nim kontakt, to będziesz czuła, czy to dziecko potrzebuje e, pomocy od ciebie, czy Twojej interwencji, czy radzi sobie z tym. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli Twoje dziecko ma szansę na to, żeby samo reagowało, buduje swoją, swoje poczucie własnej, e, własnej warto, wartości i sprawczość. Niejednokrotnie otrzymywałam maile od kobiet, które boleją nad tym, że ich dzieci wychowywane z narcystycznym rodzicem wykazują podobne zachowanie. E, rozumiem, to jest bardzo bolesne, to jest rozdzierające serce i naprawdę trudne. Co tutaj jest bardzo ważne w tej sytuacji, jeżeli to dotyczy Ciebie, e, stawianie granic takiego, takiemu dziecku, niepozwalanie na brak szacunku, na takie zachowania. Względem Ciebie. E, jeżeli tak się dzieje, to zobacz, gdzie sama e, nie stawiasz granic, gdzie sama pozwalasz innym na złe traktowanie. E, na, to, jest, to jest niezmiernie ważne, bo dziecko potrzebuje, e, takie dziecko potrzebuje granic, każde dziecko potrzebuje granic, takie dziecko w szczególności. Nazywaj to, nazywaj to, co czujesz, nazywaj to, co dziecko robi. Oczywiście. E, w zależności od tego, ile ma lat i w jaki sposób możesz się skomunikować z mniejszym dzieckiem, to będzie innego rodzaju interakcja, z większym, ze starszym dzieckiem będzie to bardziej rozmowa. Niezmiernie ważne jest kierowanie do uczuć, ponieważ dziecko, które obserwuje rodzica narcystycznego, widzi, że nie, nie dopuszcza do siebie uczuć, tak jak rodzic e, chowa je bardzo głęboko i nie chce się, nie chce się do nich przyznać. Narcystyczny rodzic pozostawia po sobie bardzo głębokie rany. Dlatego tak ważne jest Twoje wsparcie dla dziecka, aby mogło budować poczucie siebie i poczucie własnej, e, własnej wartości, budować ten kontakt ze swoimi emocjami e, oraz granice. To wszystko pozwoli Twojemu dziecku na zmi zminimalizowanie skutków przebywania z takim rodzicem. Kochani, Aniu, mam nadzieję, że odpowiedziałam na Twoje pytanie. Wiem, że nie wyczerpałam tego tematu, wiem, że jest jeszcze kilka rzeczy. Postaram się w przyszłości nagrać oddzielny, dłuższy już odcinek na ten, na ten temat. Mam nadzieję, że na ten moment wsparłam Ciebie i inne kobiety, które potrzebują pomocy w takiej sytuacji. Jeżeli chciałabyś zmienić swoje życie i potrzebujesz w tym wsparcia, zapraszam cię na warsztaty, e, które odbędą się w najbliższy weekend we Wrocławiu e, oraz za dwa tygodnie e, w Katowicach. E, zostały jeszcze ostatnie miejsca oraz. Jeżeli wolisz pracę indywidualną na sesję, wszystkie informacje znajdziesz na mojej stronie internetowej www.wilczycombyć.com bez polskich liter. Na dzisiaj bardzo Ci serdecznie dziękuję. E, oczywiście dziękuję za wspaniałe wsparcie, jakie od Was dostaję, za komentarze. Za to, że wspieracie się między sobą, co jest cudowne, i bardzo Wam za to dziękuję, że macie tyle dla siebie serca i, i, i zrozumienia. E, I do zobaczenia w następnym wideo. Pa Pa!